Oto Jeep Wrangler, którego raczej nie muszę Wam przedstawiać, bo chyba każdy wie, jak jest Wrangler. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak jeździ po asfalcie, albo ile ma miejsca w środku, zapraszam do jakiegoś innego testu. Tutaj skupimy się na tym, jak hybrydowy Wrangler jeździ w terenie, bo tak, ten jest hybrydowy. Zobaczycie, jak fajne luksusowe wnętrze ma Jeep Wrangler. Nie no, żartuję, pokażę Wam, jak wygląda bateria tego hybrydowego Wranglera. Jest umieszczona pod siedzeniem, dzięki czemu nie tracimy na pojemności bagażnika. Bagażnik jest dokładnie taki sam jak w każdym innym Wranglerze. I co więcej, nie brakuje też przestrzeni dla pasażerów z tyłu. Co prawda zaoszczędzono na przestrzeni bagażowej, ale kosztem zbiornika paliwa, który zmniejszono z 81 do 65 litrów. Niestety samochód też przytył i to o 335 kg, chociaż według dokumentów ten akurat jest 75 kg lżejszy niż teoretycznie dane katalogowe. Waży niby 2273 kg, przez co ma 540 kg ładowności. No i też ważna rzecz, auto już nie pociągnie tonowej przyczepy jak benzyna, tylko hybryda pociągnie 1587 kg. Na szczęście to, co dla Wranglera jest najważniejsze, czyli geometria terenowa, nie zmieniła się zupełnie względem benzyniaka, więc mamy dokładnie ten sam kąt natarcia, rampowy i zejścia. I co jeszcze ważniejsze, tę sam, e, samą wartość głębokości brodzenia 76 cm, czyli na kole to jest tyle, całe koło. A jeżeli liczymy tutaj, no to tak mniej więcej do. Końca zawiasu, więc możemy tym samochodem brodzić dokładnie tak samo jak benzyniakiem. No, może nie dokładnie, bo tutaj nawet podają 762 mm, w benzyniaku 760, 2 mm nie będziemy się kłócić. Producent obiecuje 242 mm prześwitu. Jeżeli nie mamy go rozliczać z każdego milimetra, to dokładnie tyle jest pod przednim mostem. Pod tylnym mostem jakieś 235 przy ciśnieniu w oponach 2,5 bara. I jeszcze zajrzymy pod spód. Od spodu, bardzo klasycznie, tylko plastikowa płyta przed zespołem napędowym, a dalej już zupełnie nieosłonięte. Przedni most, całe zawieszenie, wał napędowy, jedynie osłona reduktora i ta solidna belka nad skrzynią biegów. Bardzo zwrócić uwagę na wiązki elektryczne, które są też Całkowicie nasunięte, do tego bardzo nisko poprowadzone przewody olejowe, dosyć narażone na uszkodzenia układ wydechowy też nisko, ale zabezpieczony, tuż stalowe elementy. Teraz przejdźmy do tego co najciekawsze, czyli układu napędowego samochód ma. Trzy silniki, takie jakby. Podstawowym jest benzynowa jednostka Turbo 2.0, dokładnie taka sama jak w każdym innym Wranglerze benzynowym. I przy tym silniku benzynowym jest taki motogenerator, który zastąpił. Alternator jest to, można powiedzieć, silnik, bo ma aż 61 koni mechanicznych, ale jego rolą nie jest napędzanie samochodu, tylko ładowanie akumulatora tak, żeby zawsze było tyle prądu, ile trzeba. To znaczy, nawet jeżeli e, akumulator jest całkowicie rozładowany, to samochód w ogóle nie ma straty mocy. Drugi silnik elektryczny umieszczony jest już za silnikiem, ale przed skrzynią biegów, czyli pomiędzy silnikiem ma skrzynią biegów. I przez to, że on jest właśnie tam umieszczony, to on już napędza ten samochód. Ma 145 koni mechanicznych mocy, to już jest całkiem niezła wartość. I właśnie to jest najważniejsze, że on jest umieszczony tak, że cała moc, nawet kiedy auto jedzie tylko na prądzie, albo kiedy pracują dwa silniki i silnik elektryczny wspomaga silnik benzynowy, to i tak cała moc, cały moment obrotowy trafia na skrzynię biegów i później już na klasyczny układ napędowy Wranglera. I to jest właśnie fajne. Ale jeszcze fajniejsze jest to, że łączna moc całego układu to 381 koni, 637 nm, więc wierzcie mi, że Wrangler na ulicy zapierdziela naprawdę nieźle. Ale moim zdaniem ciekawsze w tym e, teście jest chyba to, jak ten samochód jeździ w terenie i to jeszcze na prądzie. Napęd elektryczny można zablokować tym przyciskiem i do dyspozycji mamy wtedy 245 Nm. To już niezłe parametry do poruszania się choćby w lekkim terenie. Jednak ciekawsze jest to, jak precyzyjnie można dawkować moment na koła. Warto zrozumieć jedną rzecz. Silnik elektryczny jest na stałe zasprzęglony ze skrzynią biegów i może się w każdej chwili zatrzymać w przeciwieństwie do spalinowego. To znaczy, spalinowy też można wyłączyć i włączyć, albo zrobi się to automatycznie. Ale chodzi o to, że silnik elektryczny zatrzymujemy bez wyłączania go. Natomiast dostępność maksymalnego momentu obrotowego praktycznie od startu pozwala na pełną kontrolę prędkości obrotowej kół, zwłaszcza na reduktorze, który ma tutaj przełożenie 2,72. Już sobie wyobrażam, jak musi być w Rubiconie, kiedy tam przełożenie to jest 4 do 1. To musi być doskonałe auto do rock crawlingu, ale to nie u nas. U nas można takie podjazdy robić na napędzie elektrycznym i co więcej robić to na tak zwanym taśtasiu w sposób nieosiągalny dla aut spalinowych. Choćby nie wiem jakie przełożenie zamontować w reduktorze, czegoś takiego precyzyjnego nie osiągniecie w spalinowce. Szczerze mówiąc jestem tym zachwycony. Jednak nasz polski offroad wygląda trochę inaczej używa się raczej dużo gazu i tu muszę pochwalić Jeepa, bo nawet w trybie elektrycznym przy mocno wciśniętym pedale gazu dołącza się silnik spalinowy. W normalnej ulicznej hybrydzie powiedziałbym, że tak nie powinno być, że chcę jechać na elektryku i proszę mi się tu nie wtrącać, ale Jeep wie, że ulica to nie to samo co offroad, i tu w terenie nie ma mowy o udowadnianiu na siłę, że jestem eko. Czasami liczy się sekunda, jedna właściwa reakcja, a jeśli się spóźnimy, możemy już tylko wrzucić post na wklejkę czy lecieć po traktor. Super, że Jeep podszedł do tematu poważnie i stworzył hybrydę, ale wciąż terenową. Może inaczej, prawdziwą terenówkę. Ale z napędem hybrydowym. Jednocześnie pokazał, że tak naprawdę wystarczyłoby dać tu trochę mocniejszy silnik elektryczny, na przykład 200 koni i 350 nm i większą baterię, i Wrangler mógłby być już w pełni elektryczny. Wierzcie mi, nie jestem fanem wciskania elektryków na siłę, ale jestem już fanem elektrycznego Wranglera. Już teraz, kiedy jeszcze nie powstał. Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł wspomnieć te słowa. Jest rok 2021 i chciałbym je zacytować za kilka albo kilkanaście lat. Podczas tego nagrania odkryłem jeszcze, że jak tak samochód pełza na reduktorze wbrew pozorom chociaż słychać silnik spalinowy, bo on sobie cały czas pracuje, ładuje baterie, to jedzie samochód na elektryku, to widać na takiej aplikacji, ale on jedzie cały czas na elektryku, bo dzięki temu może jechać po prostu bardzo powoli i precyzyjnie, więc pomimo, że słyszycie tutaj silnik spalinowy, to taka powolna jazda jest w pełni elektryczna, to znaczy oczywiście napęd jest w pełni elektryczny.